No ale w smaku to jest to bardzo dobra. Siema, siema, witajcie tak na szybko. Jak widzieliście, jakie zróżnicowane grzyby zebrałem na moich ostatnich zbiorach, mojej ostatniej wyprawie do lasu. I teraz na szybko zrobię taką zupę grzybową z miksu grzybów. Tu mam pokrojone kanie, tu mam obgotowane wstępnie opieńki. Obgotowałem je, bo wziąłem po prostu połowę do podsmażenia do jajecznicy, a opieńki zanim się tam użyje, no to najlepiej obgotować, bo one potrzebują długiej obróbki termicznej. Mam tu siedzenia sosnowego posiekanego i mam tu pokrojone w kostkę borowiki ceglastopore i tutaj takie dwa podgrzybki. Będę robił zupę taką bardzo prostą i szybką. Co będę potrzebował do tej zupy? Będę potrzebował jedną sporą cebulę, dwie marchewki, jedna pietruszka, takie dwie łyżki masła, łyżeczka taka kopiata majeranku, pół łyżeczki pieprzu i taka też nie, płaska łyżeczka soli. Tu mam jeszcze zasmażkę zrobioną. To można dać, jak ktoś lubi, można to pominąć. Jak zrobię tę zupę? Aha, jeszcze mam 2 litry bulionu. To możecie wykorzystać jakiś rosołek, jak tam lubicie, jakiś wywar warzywny, czy tym podobne. Jak to zrobię? Bardzo prosto. Roztapiam masełko, smażę wszystkie warzywa. Podsmażam warzywa, jak już się nam to troszeczkę zeszkli. Dorzucam grzyby, też to wszystko podsmażam. Dolewam bulion, dosypuję przyprawy, gotuję. Daję na koniec zasmażkę, jeszcze można zabielić śmietaną i w zasadzie to wszystko. Także bardzo prosty przepis, ale pyszny i pyszny zarazem, nie? Dobra, ja tutaj się żegnam, pojawię się jak już będę miał gotową zupkę, a w międzyczasie Wam tam tylko pokażę przebitki, jak to wygląda. Ok, to podpaliłem ogień i do gara wrzucam na początek masło, żeby nam się roztopiło. Możemy użyć masła klarowanego, jak mamy, to już dowolność. Masło nam się roztopiło, trochę rozgrzało. To wrzucamy sobie warzywa, cebulę, marchewę. I podsmażamy, aż nam się trochę zeszkli cebula i podsmażą te warzywa. Dobra, trochę nam się cebula zeszkliła, to możemy dodać grzyby, bo grzyby potrzebujemy też, żeby się nam przysmażyły, zanim wlejemy bulion. Próbuję to zrobić tak, żeby nie rozwalić tych grzybów. Dobra, i mieszamy, smażymy, aż nam się troszkę przysmażą te wszystkie nasze grzyby. Już zaczynają iść zapachy. Jak to pachnie, grzyby. I w trakcie smażenia, jak już nam się przesmażą trochę te grzyby, wsypujemy sobie nasze przyprawy. Czyli sól, pieprz i majeranek. A jak na końcu spróbujemy zupę, będzie mało słona czy mało pieprzna, to zawsze można sobie doprawić. Także na początek proponuję nie dawać więcej przypraw niż tu podałem. Grzyby już są przesmażone i teraz wleję sobie nasz bulion. I mieszamy. Myślę, że ilość jest odpowiednia. Jeśli by było mało, no to możecie sobie dolać albo wody i doprawić, albo więcej bulionu. Także teraz zostawiamy tę zupę, niech się pogotuje tak pewnie z 20-30 minut i później dodamy tą naszą zasmażkę. I nie wiem, czy lubicie zupę z ziemniakami, czy z makaronem. Ja lubię z makaronem, więc sobie dam na koniec jeszcze makaron, ugotuję w zupie. I w zasadzie będzie gotowa. Zupa nam się pogotowała. Teraz do naszej zasmażki. Jak wy robicie sobie na patelni, macie świeżą, bo ja mi chwilę poleżała, no to przygotowałem wcześniej, to już stała się
taka gęsta. Wy jak robicie na patelni, to od razu sobie dojdajcie bulionu, rozcięćcie dosyć mocno i później dodamy. Ja sobie teraz dodałem bulionu gorącego zupy i teraz rozmieszam to. Jak rozmieszam, to dodam do zupy i energicznie mieszając, żeby nam nie powstały grudy. Jak zrobić zasmażkę? Jeśli nie wiecie, to na patelni, gdzie tam podsmażaliście na przykład grzyby, możecie dać, albo na suchą patelnię po prostu łyżka masła, łyżka mąki. Podsmażacie, aż wam zbrązowieje ta mąka, dodajecie trochę wywaru, mieszacie i wrzucacie do zupy. Dobra, ja muszę odłożyć kamerkę, bo mi brakuje ręki, żeby to dobrze rozmieszać. I za chwilę się widzimy. Dobra, ja sobie rozmieszałem, że nie ma żadnych grudek i teraz będę wlewał. I energicznie mieszam. Może uda mi się jedną ręką wlewać i nagrać, i mieszać, i wszystko robić. Dodałem do zupy, zamieszałem dosyć mocno i teraz nam się jeszcze chwilkę musi pogotować. Ja sobie jeszcze, ta zasmażka nam zagęści zupę. Spróbuję sobie jak smaku. Smak spoko, i słona, i ostra, także myślę, że będzie git. Teraz pogotuję sobie z kilka minut z zasmażką. Jednak sobie zabielę, to tu mam śmietanę, tak dwie czy łychy, ile tam lubicie śmietany, wyłowię sobie trochę gorącego tego wywaru i dodaję tutaj. Ona się dzięki temu nam stopniowo zahartuje. I wlewam do zupy, też energicznie mieszając. Proces udał się pomyślnie, śmietana się nie zważyła. I już mamy tak prawidłnie wyglądającą zupkę. Smaku pyszniasta już, kurczę, aromat grzybów. Nie mogę się doczekać, już mnie zaczęło burczeć w brzuchu. I teraz sobie wsypię trochę makaronu. Pogotuję tyle, ile ma się gotować makaron i zupkę mamy gotową. Nie dajmy za dużo makaronu, bo jak nam napęcznieje, to zrobi się nam taka bardzo gęsta zupa. Tak, dwie garstki spokojnie wystarczy. A jeśli chcecie, bądź lubicie bardziej z ziemniakami, no to nie dajcie makaronu, tylko ziemniaki. Albo słyszałem też opcję, że jedno i drugie ludzie dają i też im smakuje. No i naszą zupkę mamy ugotowaną. Chwilkę przestygła. Ściągnąłem z gazu i teraz będziemy nalewać. Próbuję to zrobić tak, żeby za dużo nie naciapać. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. Zupka jest dosyć gęsta, treściwa. Mam kilka rodzajów grzybków, więc smak, jak próbowałem, to też jest pełny. Im więcej właściwie damy grzybów, rodzajów, tym będziemy mieć ciekawszy smak tej zupy, więc warto tak robić. Ok, wystarczy. Zupka wygląda tak. Prezentuje się ładnie. No i co, pasowałoby pewnie spróbować, jak ona smakuje. Jest jeszcze bardzo gorąca, bo dopiero co jest ugotowana, 5 minut może ściągnięta jest z gazu. Zresztą widać, że jeszcze paruje dosyć mocno. No ale w smaku to jest to bardzo dobra. Naprawdę spełnia smaku, bo są różne grzybki w niej wrzucone. Także to jest to. Naprawdę pyszna. Polecam wam chodzenie na grzybki, zbieranie, gotowanie sobie potraw z grzybów, bo są bardzo dobre i zdrowe. A tu akurat nie żartuję, bo czytałem artykuł, że grzyby, na przykład zupa grzybowa, jest bardzo zdrowa. Im dłużej gotowane grzyby, tym więcej wartości ma. Także możecie poszukać na internetach. Jest taka informacja, są takie badania.
Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajki, zasubskrybujcie kanał ten Kulinarni Pogromcy i nasz główny kanał Pogromcy Nudy, gdzie są filmiki z grzybobrań. Tam, gdzie zbieramy te filmiki z wypadów do lasów, tam, gdzie zbieramy te grzybki, z których coś gotujemy. Także też myślę, że warto by było, żebyście sobie to obejrzeli, jeśli lubicie oczywiście. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć, pa!